Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Fotomix i jak co poniedziałek zapraszam na tutorial dotyczący edycji zdjęć. Dzisiaj będzie to zmiana zdjęcia, zmiana fotografii na rysunek malowany ołówkiem, czyli przeniesiemy naszą fotografię, można powiedzieć, na papier, jakbyśmy rysowali ołówkiem. Co jeszcze ciekawsze, czego pewnie nie ma w innych tutorialach, nie zrobimy to poprzez filtry efektywne, czy efektowe właściwie, czyli nie będzie to efekt ołówka, który można uzyskać przez odpowiedni filtr, a pokażę, jak to zrobić tylko i wyłącznie na mieszaniu warstw. Zobaczycie, jak to zrobić na warstwach, a jedynym filtrem, jaki użyję, będzie to rozmycie gaussowskie. Filtr rozmycia gaussowskiego. Będzie to bardzo łatwe, a jak zauważycie, bardzo efektowne. Zmiana, przejście właśnie ze zdjęcia na ten obraz ołówkowy. Zatem nie przedłużając, osoby jeszcze nie subskrybujące mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Co tydzień mam nowy film dotyczący właśnie edycji zdjęć, edycji grafiki. Można u mnie oprócz tego, jak przerobić zdjęcie, zobaczyć także, jak stworzyć na przykład wizytówkę lub jakiś efekt graficzny. Także zapraszam do subskrybowania, oczywiście dzwoneczek, aby być powiadamianym o wszystkich moich produkcjach, które wypuszczam na kanale. I zachęcam też również do komentowania. I nie przedłużając, wskakujemy do Photoshopa i pokazuję, jak to można wykonać. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Do prób nad tego typu efektem najlepiej wybrać zdjęcie, które ma dosyć kontrastowe elementy i ma dużo tych elementów. Tak jak tutaj widzicie, jest czapka z takim miśkiem, która jest jeszcze w ciapki. Jest to właśnie różnokolorowe i to fajnie wychodzi na takich efektach ołówkowych. I co musimy zrobić? Oczywiście pierwszą rzeczą, którą praktycznie zawsze wykonuję, to jest kopia naszego backgroundu, czyli Ctrl J, Command J dla systemów makowskich. Dostaliśmy nową warstwę. Jeżeli nie chcemy korzystać ze skrótów klawiszowych, to po prostu przeciągamy tą warstwę tutaj na ten plusik i też będziemy mieli tą samą kopię. Czyli wykonamy teraz na przykład kopię tego, ciach, i mamy, jak widzicie, po przeciągnięciu następną kopię. Robimy teraz z tego obrazu obraz czarno-biały, czyli skróty klawiszowe Ctrl Shift U, Command Shift U dla systemów makowskich. I dostaliśmy już obraz czarno-biały. Można właściwie to skasować, nie będzie potrzebne. Pokazałem tylko, jak stworzyć drugą kopię poprzez przeciągnięcie ikony, a nie klawiszami systemowymi. I teraz jeszcze raz wykonam kopię tej czarnej, czarno-białej warstwy, czyli Ctrl, Command J lub na ten plusik. Mamy kopię i teraz tworzę jej inwersję, czyli Ctrl I dla systemów Windowsa, Command I dla systemów makowskich i dostaliśmy taki, można powiedzieć, negatyw naszego zdjęcia. Teraz przechodzimy do rodzaju warstw i tutaj wybieramy Color Dodge. I tutaj w moim przypadku są elementy ciemne, u Was może po prostu być całkowicie biały obraz i to jest w porządku. Tak powinno pozostać. Przechodzimy teraz do menu Filtr, Rozmycie Blur i wybieramy rozmycie gaussowskie, czyli Gaussian Blur. Jak widzicie, dodając mocy naszego filtra, możemy korygować moc, jaką będzie miał nasz obraz ołówkowy. Myślę, że w tym wypadku takie 8 może wystarczyć. To jest tylko początek naszej pracy, więc robię OK. Teraz tworzę grupę z tych dwóch warstw, czyli naszego negatywu i czarno-białego obrazu. Zaznaczam z Shiftem obie te warstwy, z Shiftem lub z Kontrolem, jeżeli są tylko dwie.
i jak było wcześniej, albo wciskam Ctrl G, Command G dla systemów makowskich, albo łapiąc teraz te dwie zaznaczone warstwy, przeciągam tutaj na grupę i zgrupowało nam to wszystko w jeden katalog, można powiedzieć, jak to znamy z Windowsów. I robimy jego kopię, czyli Ctrl J, Command J i mamy kopię, otwieramy, przechodzimy do warstwy z negatywem w kopii, już teraz nie w tym, co robiliśmy wcześniej. I jeszcze raz użyjemy filtra gaussowskiego, czyli przechodzimy do menu Filter, Blur i Gaussian Blur. Teraz delikatnie zwiększamy moc tego filtra, nawet do 20. Klikam OK. Jeżeli efekt jest za duży, to jak złożę tą grupę, żeby nie było widać warstw, możemy opacity zmienić moc całego efektu. Na przykład zostawimy na 71% i jeszcze raz zrobię kopię naszej warstwy, czyli Ctrl J, Command J. Może dam tutaj opacity 100% i jeszcze raz, jak było wcześniej, przechodzę do warstw naszej grupy, tej już najwyższej, ostatniej. Menu Filtr, Blur i po raz trzeci Gaussian Blur. I teraz dosyć mocno przeciągam tak, żeby efekt już był prawie jak fotograficzny. Może 80 to trochę przydużo. O, 66. OK. I teraz zależało mi, żeby uwidocznić oczy, brwi, usta i delikatnie te niektóre elementy takie ciemniejsze, ale żeby reszta wyglądała jak ołówkowa, nie tak jak w tej chwili, bardziej fotograficzna. Czyli ukrywam wszystko w tej naszej grupie, tym tutaj trójkącikiem i tworzę maskę warstwy, która zakryje całe zdjęcie i później będę tylko odsłaniał te elementy, które będę potrzebował. Czyli wciskając Alt lub Option na Macu, klikam tutaj w tą ikonkę maski warstwy. Jak widzicie, do grupy dodała się maska warstwy czarna i automatycznie nam tutaj ten efekt się całkowicie zmienił i teraz możemy go swobodnie sobie dodać w miejscach, w które chcemy. Czyli bierzemy pędzel, kolor biały, opacity, czyli krycie naszego pędzla, spokojnie może być 30, od 30 do 40. Nawiasami kwadratowymi możemy zmniejszać lub zwiększać rozmiar pędzla i odznaczamy elementy, które chcielibyśmy, aby były troszeczkę lepiej widoczne na tej naszej grafice. Czyli tak jak wcześniej mówiłem, tutaj gdzie jakieś światło cienia są, światło cienie, to zrobimy to tutaj dookoła czapki, aby była ona taka bardziej widoczna i rozpoznawalna. Tutaj gdzie te właśnie elementy takie. Możemy drzewo tutaj było też przeciągnąć, żeby było lepiej widoczne. I tak można wedle uznania dopieścić sobie do końca zdjęcie. I to jest wszystko, czyli nasze zdjęcie w oryginale i przeróbka na obraz ołówkowy, zdjęcie ołówkowe. Jak widzicie, trzema grupami, właściwie kilkoma skrótami klawiszowymi można wykonać taki bardzo fajny efekt. Oczywiście łapka w górę, jak film się podobał. Pokażcie gdzieś swoje linki do swoich prac właśnie, które zrobiliście na podstawie tego tutorialu. Zobaczę, jak to Wam wychodzi właśnie i jak ogólnie wychodzi ten efekt, jeżeli chodzi o inne zdjęcia, na przykład widoczki czy jakieś inne tematycznie fotografie zrobione przez Was.
Niestety nie mam teraz zbytnio czasu, żeby to testować na większej ilości zdjęć, dlatego pierwsze, które wydawało mi się dobre, to na nim to zrobiłem, udało się i pokazuję Wam. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i nie przedłużając, do następnego razu, do następnego poniedziałku. Pozdrawiam, cześć!